Jesteśmy po raz kolejny tutaj przed Ministerstwem Rolnictwa, dlatego że mimo że są dramatyczne fakty, jak wielkim zagrożeniem jest GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy przy produkcji żywności, wciąż nie mamy zakazu w Polsce, a w międzyczasie jest procedowana ustawa o nasiennictwie, w której są zapisy otwierające nas na uprawy GMO. Ustawa jest w tej chwili w Komisji Rolnictwa Sejmu. Ja jestem senatorem, więc czekamy na przejście tej ustawy do Senatu. Zobaczymy, w jakim kształcie ona do nas trafi. Bo mam nadzieję, że w Sejmie zostanie zmieniony ten kształt, który jest w tej chwili na Komisji Rolnictwa. Platforma bardzo przyspieszyła pracę nad ustawą. Chcę to zamknąć na tym posiedzeniu Sejmu. Trochę mnie to dziwi, ponieważ jeżeli nie byłoby jakichś intencji związanych z tą ustawą, to można było nad nią procedować dużo dłużej. Można było przeanalizować wszystkie możliwe warianty i zagrożenia wynikające z tej ustawy. Niestety Platforma podjęła decyzję do spółki z PSL-em, że ta ustawa będzie przyjęta bardzo szybko. Moje gospodarstwo to jest 12,5 hektara. To jest, jak na warunki województwa zachodniopomorskiego, niewielkie gospodarstwo, ale jesteśmy całkowicie samowystarczalni żywieniowo. Całą nadwyżkę żywności sprzedajemy też w postaci bezpośredniej ludziom, którzy rozumieją, jak wielkim zagrożeniem są w tej chwili produkty schemizowane. Bo to inaczej nie można tego nazwać. Produkty w supermarketach nie są żywnością żywą, ani nie mają żadnej wartości biologicznej. Z tego też uważam, wynikają problemy zdrowotne w tej chwili Polaków. Po tylu próbach, po takiej ilości materiałów świadczących o tym, że jest niesamowite zagrożenie GMO dla naszego zdrowia, dla naszego środowiska, dla naszej niezależności żywnościowej, skoro rząd wciąż to ignoruje i wciąż próbuje przeforsować ustawy, które nas otworzą na uprawy GMO, więc wnioskujemy, że ten rząd po prostu sprzyja korporacjom, a nie własnemu społeczeństwu. Tutaj jest dużo różnych dziwnych, takich bym powiedział, przyspieszeń. Wiele może wskazywać również na to, że są jakieś zobowiązania wobec jakichś koncernów. Ja myślę, że są ogromne naciski ze strony korporacji międzynarodowych, które zajmują się produkcją nasion modyfikowanych genetycznie. Przede wszystkim amerykańskiej firmy Monsanto. Wyczuwam tutaj naciski na polityków. Nie znajduję innego wytłumaczenia, ponieważ coraz więcej faktów naukowych pokazuje szkodliwość roślin modyfikowanych genetycznie, zarówno dla bioróżnorodności, która jest przecież naszym wspólnym dobrem narodowym, jak również dla zdrowia konsumentów. Są dramatyczne, to są fakty. To są po prostu fakty wynikające z badań laboratoryjnych. We wrześniu właśnie tego roku opublikowano wyniki badań wieloletnich profesor Seralini we Francji. Karmiono szczury genetycznie modyfikowaną paszą typu Randa Brevi, czyli z jednej strony GMO działało na te szczury, z drugiej strony podawano im taką ilość Randapu w rozcieńczeniu, jaka jest normalnie w wodzie dopuszczalna. Po kilku miesiącach te szczury zaczęły bardzo poważnie chorować i poważne zmiany w różnych narządach nastąpiły, a szczególnie dramatyczne były właśnie objawy rakotwórcze, różne guzy, olbrzymie guzy. Z innych badań, które mi są dostępne, jednoznacznie wskazuje, że ten wpływ jest wysoce negatywny i mało tego, GMO raz wpuszczone do środowiska, z tego środowiska nie da się wyplenić. Próbuję też uprawiać takie rzeczy, których normalnie mówi się, że nie da się uprawiać bez chemii. Ale w zeszłym roku mieliśmy uprawy soi, które doskonale wyszły, a w tym roku spróbowaliśmy z kukurydzą. I też ją można uprawiać metodami ekologicznymi, bez używania chemii. To się da wszystko zrobić. Po prostu niektórzy rolnicy może o tym już zapomnieli, jak dziadkowie uprawiali. To wcale nie są mniejsze wydajności, chciałam tu zaznaczyć, że to nie jest rolnictwo zacofane. To nie jest rolnictwo, które nie może przynosić zdrowego, dobrego plonu. Wiele krajów europejskich w tym kierunku idzie. 9 krajów, w tym największe kraje i najważniejsze kraje rolnicze, czyli Francja i Niemcy, wprowadziły u siebie absolutne zakazy uprawy GMO. Polska dla odmiany teraz tą ustawą ma się otworzyć na GMO. Jest to coś skandalicznego. Inni uwalniają się od GMO, Polska staje się śmietnikiem Europy. Czy my chcemy, żeby nasze społeczeństwo chorowało jeszcze bardziej?
czy my tego potrzebujemy. Produkujemy wspaniałą żywność. Mamy bardzo dobrych rolników, tysiące dobrych rolników, którzy produkują dobrą żywność. Nie potrzebujemy żadnego eksperymentu ani na nas, ani na dzieciach. Mało tego, taką żywnością jesteśmy w stanie zwojować rynki europejskie, gdzie konsumenci wyraźnie dają sygnały, jaką żywność chcą kupować. Po ostatnich badaniach profesora Seraliniego, o którym była wcześniejsza mowa, konsumenci wyraźnie dają sygnał, że po prostu tej żywności nie chcą, a na przykład Rosja zdecydowanie powiedziała, że takiej żywności sprowadzać do siebie nie będzie. Więc się zastanawiam i martwię się o rolników polskich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że być może się okaże, że wyprodukują coś, na co nie będzie zbytu później.